Jak pan wspomina początek swojej kariery sportowej? No oczywiście, LKS Polwica Wierzbno, klub ludowych zespołów sportowych. Miałem bodajże 12 lat, kiedy rozpocząłem tą przygodę i wspominam ją bardzo dobrze, bo ja już w wieku 12 lat, w roku 93 po raz pierwszy wystartowałem w Mistrzostwach Polski Ludowych Zespołów Sportowych w Ciechanowie. Zająłem tam piąte miejsce, to był bodajże listopad, w kategorii do 50 kg. I tak się moja przygoda startowa z LZS-ami rozpoczęła. Natomiast później, nie ukrywam, wielokrotnie udawało mi się wygrywać zawody organizowane przez Ludowe Zespoły Sportowe. Wspominam to bardzo dobrze i mam naprawdę wiele ciekawych wspomnień, nawet również pozasportowych z LZS-u.